Dzisiaj nasi piłkarze, Towarzystwo Sportowe Pomorze Potęgowo, reprezentujący 5. Ligę Pomorską, mają okazję rozegrać mecz z drużyną z Wasilkowa, która gra w 4. lidze. Rozwijamy współpracę z naszą gminą partnerską Potęgowo. Ta współpraca cały czas wchodzi w nowe wymiary. To, że się dzisiaj spotykamy, to właśnie efekt tej współpracy. Niedawno też nasi seniorzy gościli w Potęgowie i mieli też okazję wizyty nad morzem, zwiedzania Pomorza. Z kolei zaś seniorzy z Potęgowa mieli okazję przyjechać do Wasilkowa i zobaczyć Podlasie. W dalszej perspektywie takiej wymiany będziemy również chcieli dokonać między naszą młodzieżą. Ta współpraca, myślę, przynosi też korzyści w bardzo wielu przestrzeniach, w bardzo wielu obszarach działalności gminy. Dzięki tej współpracy gości choćby w Wasilkowie turniej Pucharu Polski w Nordic Walking. Dzięki tej współpracy zaś też gmina Potęgowo realizuje loterię podatkową. Dzielimy się tutaj swoimi doświadczeniami, korzystamy ze wzajemnych doświadczeń. KS Wasilków jest to drużyna z wieloletnimi tradycjami. Bardzo mi zależy na tym, żeby ją wspierać, żeby ona się rozwijała. W tym roku 320 tysięcy złotych przeznaczyliśmy jako samorząd na działalność tego klubu. Mamy gminy partnerskie na Dolnym Śląsku, mamy gminy partnerskie na Podkarpaciu, mamy gminę partnerską w Bośni i Hercegowinie. Wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, patrzymy, czy możemy razem aplikować o środki zewnętrzne po to, aby nasze samorządy się rozwijały. Z gminą Wasilków współpracujemy bardzo intensywnie. Tydzień temu nasi seniorzy, pracownicy Urzędu Gminy, osoby, które angażują się w życie społeczne naszej gminy, odwiedziły Wasilków, odwiedziły Podlasie. Miały okazję zapoznać Wasilków, inwestycje gminne, z kulturą, tradycjami i z kuchnią podlaską się zapoznać. Powiem szczerze, że wróciły bardzo szczęśliwe i same nawet te osoby, które były tutaj, zaznaczały, że panie wójcie, tak troszkę nie wiedzieliśmy, dlaczego ta wymiana, ale już wiemy. Na tym właśnie polegają partnerstwa między naszymi gminami, abyśmy odwiedzali takie gminy, gdzie coś się dzieje, gdzie jest zaangażowany burmistrz, zaangażowane władze w rozwój, gdzie możemy poznać nowe kultury, tradycje, obyczaje i zapoznać się z waszą regionalną kuchnią.